Cześć, tutaj Leszek. Dzisiaj podłączamy taki żyrandol. Ma raz, dwa, trzy, cztery, osiem aż odnóg. Proszę bardzo, pokazuję jakie. Na gwincik, na duże żarówy. O. Nie tego. E27, czyli duże. Córka tu podpowiada skąd kupiony. Nie możemy reklamować Chińczyków. I tego. Każda ta odnoga ma wyprowadzone dwa przewody. O. Niebieski i taki brązowy, dla ułatwienia. Niebieski to będzie wiadomo 0, a brązowy to będzie faza. No i sobie musimy ustalić, które mają świecić. Czyli 4 przy pstryknięciu, tutaj mamy wyłącznik, że pstrykniemy, to się zapalą 4 na jednym klawiszu, przycisku, nie wiem, i drugim też 4. W tym celu sobie musimy pogrupować. Tutaj mamy z 4 wszystkie niebieskie muszą być do jednego, czyli taka wiącha jest, tutaj jest skręcone, powinno się zalutować. To jest tak zwane 0, ono jest wspólne dla wszystkich. Zobaczcie, wszystkie skręciłem, a pozostałe 4, czyli faza, czyli 1, 2, 3, 4. Tutaj są z różnych stron, bo sobie wybieramy, że ten będzie świecił po przyciśnięciu, tak, później ten, czyli sobie wybieramy, które mają świecić przy jednym przyciśnięciu, skręcamy, no i drugie przy jednym przyciśnięciu skręcamy. I teraz podłączamy do kostek. Tam w kosteczkach są 3 najczęściej wyprowadzone. O, ja wchodzę na drabinę. Są 3 przewody. Już jest ostrość. Jest. Bierzemy sobie neonóweczkę, oczywiście trzeba ją mieć w odpowiedniej kieszeni, ja mam w prawej, czyli lewą ręką muszę ciągnąć. Troszkę już jest ciemno i musimy zbadać, gdzie jest faza. Czyli te fazowe to podłączamy do brązowego. Do brązowego. Są 3. Ja neonówką badam, które jest fazowe. Muszę z tamtej strony, to są kostki wago, muszę z tamtej strony podejść, żeby włożyć w dziurkę i sprawdzić neonóweczką, gdzie jest faza. To muszę odwrócić drabinę. I teraz patrzymy. Teraz proszę zobaczyć tutaj. Nie, 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 niech nikt tam nie włącza, czyli zięciu mi tu pomaga. O, nie ma fazy nigdzie. Zobaczcie, wkładam w dziureczkę. Nie ma nigdzie. Tutaj są takie specjalne dziurki, żeby nie pchać tam, tylko tutaj. O. I wtedy się bada. Teraz włączamy. Proszę włączyć. Tam jeden przycisk. Jeden. Jeden przycisk jest włączony. Jest. Zobaczcie, świeci. O, to jest faza, czyli tutaj pójdą brązowe. Odkładamy to na bok. Teraz drugi przycisk. Drugi przycisk szukamy. Jest faza. Zobaczcie, wyłączyć. O, nie ma. Czyli to jest druga faza. A tutaj nawet nic nie będzie, to będzie 0. Sterujemy zawsze fazą, a nigdy nie zerem, bo później są nieprzyjemne niespodzianki. Musi być jakaś osoba, która tu podtrzyma. Te wszystkie niebieskie wkładamy do tego zera. Oczywiście lepiej by było to zrobić inaczej, jeszcze kostkami, ale zrobimy to tak. Drugie wkładamy tutaj brązowe do fazy i następne brązowe też do fazy. Oczywiście musimy mieć wyłączone światło, żeby nas nic nie spotkało. Akurat jedna się wypięła, proszę bardzo. Raz, dwa, trzy. To tą włożymy tu obok, bo to są kostki wago zamykane. Chyba już tam nie ma siły. Mój pomocnik. A jeszcze mam pytanie. Proszę, mogę? Proszę. Czy ty, tato, wkładasz to tam, gdzie wkładałeś neonówkę? Tak. Aha, okej. Okay. No i jest już zrobione i musimy go skręcić. Masz? Tak. To są kostki wago, drut, linka. No i teraz skręcamy. Wszystko nie będzie widoczne. Tam umieszczamy.
I tutaj jest otworek. I musimy odpowiednio tu zaszczelić. Nie widzę. Trzeba mieć tą. Wypięło się. Wypięło się? Tutaj te uchwyt do żyrandola, jeżeli mocujemy, musimy już wkręcić wcześniej śrubę, bo później tą śrubę trudno jest tutaj wkręcić z tej strony. O, a ona musi być wkręcona, żeśmy popełnili błąd. No, ale ja już tak mówię. I teraz wkładamy ten. Nie wiem, czy nam się to za pierwszym razem uda. Trzeba mieć czołówkę, a już jest ciemno, jak to robimy. Także... I już jest. Nie wiem, to trzeba mieć takie zgrabne rączki, żeby to wkręcić. Ja nie mam. O, już jest. Proszę bardzo. Już wisi. Trzeba ukierunkować odpowiednio i dać zaślepkę. Zaślepka, proszę. Wkręcamy żarówki. Tutaj nie jest taka ozdobna jest nakrętka, nie wiedziałem. Wkręcamy ją. Żarówki LED-owe oczywiście my nie mamy teraz, bo to jest remont. Trzeba je zakupić, czyli energooszczędne na razie wkręcamy. Zobaczcie, wszystko jest jak trzeba. Udało się. Nie mam więcej żarówek. I zaraz pokażemy, że cztery są w grupie i cztery w drugiej grupie. Czyli tak żeśmy sobie rozłożyli. Raz. Ale będzie jasno. I dwa. To żarówki się wymieni. No proszę bardzo, teraz wyłączymy jeden, dokręcimy jeszcze ten. Cztery, cztery. I tego. I teraz. Cztery, cztery. Wszystkie cztery. Dziękuję. Praca zakończona. Tylko dokręcimy.